Ja myślę, że warto mówić dziecku, że je kocha, dlatego że ono poczucie. Znaczy, to tak jak ty czujesz, nie? Natomiast danie komunikatu komuś, że jest, że co to znaczy, że się kogoś kocha? Co to dla nas znaczy, że się kogoś kocha? To znaczy, że jesteś dla mnie ważny, że cię szanuję, że ważne są dla ciebie moje potrzeby, że nie wiem, możesz zawsze na mnie liczyć. Ja to swoim dzieciom nawet czasami mówię, że ja się nawet nie wyobrażam życia po tym, tak? I uważam, że słowo kocham jest na tyle mocnym komunikatem i też takim bardzo utwierdzającym nasze emocje i nasze uczucia do tego, do tej drugiej osoby, że warto je mówić. Ja myślę wręcz nawet, że dzieciom takim małym to można mówić można mówić to często, tak? Oczywiście nie chodzi o to, żeby na każdym kroku, przy każdej sytuacji mówić kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię i tak dalej, bo to też przestaje mieć takie, w moim przynajmniej odczuciu, czyli ja tak robię, przestaje mieć takie znaczenie wyjątkowości, tak? Dla mnie powiedzenie komuś, że się go kocha, to jest coś wyjątkowego, coś specjalnego. A ja chcę, żeby moje dzieci czuły się specjalnie, żeby wiedziały, że są dla mnie wyjątkowe i mam takie poczucie, że przez to, że im to mówię, to jest takie słowo, które zawiera wszystko to w jednym słowie, tak naprawdę, co jest dla mnie najważniejsze w relacji z tymi dziećmi moimi, tak? Z mężem czy z dziećmi i na przykład, kiedy moje dziecko się do mnie przytula i mówi do mnie, kocham cię mamusiu, no to ja wtedy czuję, że jest nam fajnie razem, bo mam poczucie, że obydwoje dajemy sobie tą całą właśnie taką no miłość, opiekę, troskę, że jesteśmy szczęśliwi, że to szczęśliwi ze sobą. Nie wiem, czy potrafiłabym, nie mówiąc tego, jakoś przekazywać te, oczywiście w czynach, zachowania, w moim postępowaniu, jak najbardziej. To nie jest tylko tak, że kocham cię, to jest wszystko, co my musimy, czy to co dajemy. Kocham cię, to może oznaczać słowo. To, co robimy dla tego dziecka, jest bardzo ważne. To jak my z nim postępujemy, jak my je szanujemy, to są wszystko te elementy kocham cię. Natomiast jakby mam wrażenie, że to słowo to tak zbiera, tak to podsumowuje, jest takim, no czymś takim wyjątkowym dla mnie, usłyszenie właśnie tego i powiedzenie tego drugiej osobie. To też jest element wyrażania emocji, nazywania tych emocji, tak? Uczuć. No właśnie, ale... Rodzice mnie z nim mówili, więc nie czuję tego, ale jakoś nie wyszłam na ludzi. Pytanie, czy chodzi o to, żeby wyjść na ludzi, czy żeby czuć się szczęśliwym w środku, nie? Czy można... Jestem szczęśliwa. No właśnie, ale właśnie pytanie, czy trzeba mówić? Jeżeli tego nie czujemy, to lepiej nie mówić. Jeżeli czegoś nie czujemy, to mówienie czegoś, czego nie czujesz, nie ma sensu, dlatego że to jest niespójne z tobą. Jeżeli ty czujesz coś i chcesz to powiedzieć, to pomówisz. Jak tego nie czujesz, to tego nie mówisz. I mówienie dlatego, że ktoś inny mówi, to jest moim zdaniem nie. Natomiast uważam, że dzieci potrzebują wiedzieć i słyszeć, nie tylko czynami, że są kochane. Ja myślę, że to też jest pytanie, jakby każdy z nas ma inne doświadczenia, nie? I każdy z nas ma inne rzeczy w sobie, które ma trudne. Jeżeli jest tak, że mamy jakieś rzeczy, które wynieśliśmy z naszego domu, bo ja osobiście też takie rzeczy mam, które są dla mnie trudne i ja teraz pracuję, żeby nie przekazywać je ich swoim dzieciom, bo uważam, że oni potrzebują oprócz tego, to ja nad nimi jestem zobowiązana pracować, ale ja, nie moje dzieci. One nie muszą dostać tego, co dali mi moi rodzice. Oni mogą dostać lepszy produkt, lepszą mnie w wersji takiej, w której ja mam lepsze poczucie siebie. No to już kwestia indywidualna. Nie, ja nie jestem od tego, żeby oceniać. To jest tak, że na początku, teraz jest trudny czas adaptacji, bo jest początek września. I na początku jest tak, że właśnie, ja to widzę codziennie w przedszkolu, jak jestem, że mamy, dlatego u mnie odprowadzał tata, bo ja nie byłam w stanie odprowadzać tych dzieci. Mamy mają tak, że one bardzo emocjonalnie do tego podchodzą i to dla nich jest rozstanie. I czują, gdzieś tam w głowie sobie myślą też, że robią dziecku krzywdę, że je zostawiają, że ono jest tam biedne, dlatego mu się coś dzieje.
Natomiast dzieci czują nasze emocje. Jeżeli my nie mamy pewności, że my jesteśmy ok i chcemy to dziecko tam zostawić i jemu się krzywda nie dzieje, i jesteśmy o tym przekonane, to dziecko inaczej to odczuwa. Jeżeli my czujemy niepokój i obawy, to dziecko też się czuje. Dlatego u mnie odprowadzał tata. Po prostu prowadził tata, bo on żegnał się, dziękuję, do widzenia. I było ok, on nawet tak bardzo nie płakał. Natomiast ja musiałam sprawdzić przez okno, czy on nie płacze. Zajrzeć gdzieś tam, jeszcze zadzwonić do szkoły, przedszkola, rozumiecie? Ale moje emocje przenosiły się na moje dziecko. Ja nie chciałam tego robić. Jeżeli ona się potem bawi w tym przedszkolu, bo większość dzieci tak robi, że potem jest już ok, to ja bym się tym nie przejmowała, tylko bym się zastanowiła nad tym, co zrobić ze sobą, żeby siebie wzmocnić przy tym rozstaniu. Żebym ja się czuła lepiej przy tym rozstaniu. Bo jak ty się będziesz czuła lepiej, to jej będzie łatwiej. A adaptacja może potrwać kilka tygodni. Zwróć uwagę, że przez pół roku była w zamknięciu, nie była w żłobku czy w przedszkolu. Więc teraz to jest długi czas na to, żeby ona zdążyła się na nowo przyzwyczaić do grupy. Okej. Okay. No to taki jest półtora rocznie. Ona się uczy przez doświadczanie. I ona rozumie, co to znaczy boleć, ale boleć ją, a nie kogoś. Więc dla niej to jest jeszcze na tyle trudne, że fajnie by było pokazywać jej inne sposoby na to, co robi. Czyli jakby możesz rzucać, ale czym możesz rzucać? Gdzie dokładnie możesz rzucać? Możesz uderzać. Czym możesz uderzać i gdzie możesz uderzać? W sensie, jeśli pokazujemy dzieciom, czego nie mogą, to pokazujmy im też, co mogą. Tak? Jeżeli czegoś im nie pozwalacie i czegoś zabraniamy, bo coś, na coś się nie zgadzamy, to zawsze dajmy jakąś alternatywę. Bo na tym etapie wczesnym rozwoju, czyli te dzieciaczki od roku do 3-4 lat mniej więcej, to one cały czas doświadczają. I dla nich ich pęd do wiedzy jest tak silny, że to jest nieważne, czy się to komuś podoba, czy kto kogoś denerwuje. Dla nich najważniejsze jest sprawdzenie, czy to na pewno boli za każdym razem. Czy na pewno jak rzucę, to się stanie dokładnie to samo, czy jak rzucę mocniej, to się stanie coś innego. I to nie jest jej intencja, żeby zrobić, żeby ciebie tak zdenerwować, żebyś wybuchła, tylko jej intencją jest zabawa i sprawdzanie do nieskończoności, dopóki ona się nie znudzi tym, że chce to sprawdzić. Więc dobrze jest dać zawsze alternatywę na to, czyli jakby przekierować to zachowanie, którego nie chcesz, na inne zachowanie, które dla ciebie jest okej. Okay. Jakieś inne żeby dać... Rzucanie kulkami papieru na przykład. Jeżeli chcesz, że to jest rzucanie czymś twardym. A no to już zjada. Okej, okay, no to jak zjada, to tam nie wiem, czegoś do jedzenia. Myślę, że to jest problem przede wszystkim komunikacyjny, dlatego że doświadczyłam tego z grupą dzieci, którą prowadziłam teraz na zajęciach w wakacje, że jak jest dziecko niesłyszące w grupie dzieci słyszących na zewnątrz i nie ma rodziców, którzy przetłumaczą dzieciom słyszącym, że to drugie dziecko nie słyszy, to oni nie są się w stanie w żaden sposób ze sobą skomunikować. To jest bardzo trudne. Więc w takiej sytuacji ja po prostu chyba bym przekierowała uwagę mojego dziecka na coś innego. Dlatego, że rozstawianie, to jest dla ciebie, to jest sprawiedliwe, to jest niesprawiedliwe, może dla którejś ze stron zawsze być niesprawiedliwe z jakiegoś powodu. Bo my nie jesteśmy od początku tej zabawy, czasami nie chcemy rzeczy. Poza tym też nie wiemy, jaką intencję mają te dzieci, które słyszą. Bo one mogą nam zakomunikować, tylko my tego nie zrozumiemy. Bo normalnie, gdyby to było tak, że są dzieci niesłyszące z niesłyszącymi, to zawsze możemy ich zapytać, dobrze, a ty co byś teraz zrobiła? To którą zabawkę wybierasz? Będziesz się bawić tą, będziesz się bawić sama. Jakby różne możliwości, ale jak macie dziecko, które jest słyszące, to ono nie zamiga do was. Chyba, że z namigowym, ale większość nie zna, więc nie zamiga do was, a jednocześnie w drugą stronę twoje dziecko też nie może powiedzieć dziecku słyszącemu, że ja chciałabym się tym pobawić. Bo być może dziecko słyszące dałoby tą zabawkę bez problemu, ale ono nie rozumie, o co chodzi drugiemu dziecku, rozumiecie? To jest bariera komunikacyjna, moim zdaniem, problem. Ja bym się starała nawiązać kontakt z osobą dorosłą i powiedzieć, że nie słyszę,
i zobaczyć, co ta osoba zrobi, albo po prostu przekierować swoje dziecko na coś innego. Co też jest pewnie tylko na chwilę rozwiązanie. Bo takich sytuacji będzie więcej, nie? Ja jestem przeciwniczką kar. Ja bym się wolała umówić ze swoim dzieckiem. Tak? Ja też jestem i też nie znam wcześniej pozytywnych i znam mnóstwo pedagogów, którzy też jej nie znają i stosują inne metody. Ja osobiście wolę się z dziećmi umówić wcześniej na konsekwencje tego, co się zadzieje, jeśli się na przykład zdarzy coś, co jest, nie wiem, no jakieś złe zachowanie, które mówiliśmy się, że tak nie będzie, tak? Jeżeli się umawiamy na przykład, że chłopcy, jeżeli się ugadali, czy byście się dogadali bez bicia, to na przykład super, tak? Gdybyście się tak dogadali. Ale jeżeli będziecie się bić, to ja nie mam w sobie później na to gotowości, ani nie wiem, nie czuję się dobrze z tym, żeby na przykład nie wiem, gdzieś z wami pójść, albo coś z wami fajnego zrobić, dopóki wy jesteście w konflikcie. Ale to są umowy, które się dzieją wcześniej. To nie jest tak, że oni się na przykład pokłócą, albo że moje dziecko zrobi coś, na co ja się nie zgadzam, a ja potem mu powiem, no to teraz za karę nie masz. Nie, ja się z nim umawiam. Synku, czy możemy się umówić tak, że jeśli na przykład, nie wiem, wracasz ze szkoły, jeszcze nie ma lekcji, bo to pierwszy tydzień, ale załóżmy, że najpierw wracasz ze szkoły i odrabiasz lekcję, a dopiero potem jest czas na przyjemności, na jakieś tam zabawy i będziesz mógł sobie budować i robić inne rzeczy. Czy możemy się tak umówić? On powie, że tak i okej. A co zrobimy, jeśli ty tego nie będziesz mógł spełnić? Z jakiegoś powodu nie będziesz chciał tego zrobić? Jaka jest twoja propozycja? I on szuka sam rozwiązań na to i daje mi pomysł na to, co zrobić. No bo dla mnie to też jest trudna sytuacja. Ja go nie chcę karać za to, że on nie wypełnia swoich jakby obowiązków, ale też chcę go nauczyć odpowiedzialności za swoje obowiązki i brania konsekwencji tego, co się dzieje, jeśli ich nie wypełnia. Także jak wcześniej to zrobisz, to to jest umowa. Natomiast jak to zrobisz po fakcie, to to już jest kara. I to nie jest sprawiedliwe, bo nie było umówione, to dziecko nie wiedziało, co się zadzieje po tym. Umowa daje nam poczucie bezpieczeństwa z dwóch stron, bo wszyscy wiemy, na co się umawiamy. I to jest do przewidzenia. Natomiast kara to jest coś, co narzucamy z góry, bo tak nam się nagle podoba. I to jest niesprawiedliwe. Poza tym dzieci potem mogą takie rzeczy przynosić dalej i chcieć robić karę.